To zrobisz tam jakiś wstępik, co? Okej. Halo, halo. Witam, kochani. Witam, Wojtku. Cześć, cześć, Basiu. Kochani, dzisiaj udało mi się zaprosić do naszej grupy Wojtka Bajera z grupy Centro Jestestwo. I żeby z nami się podzielił swoimi spostrzeżeniami, swoją opinią, swoim wglądem na temat emocji. Witaj, Wojtku. Co tam u Ciebie słychać obecnie? Jak tam z tymi emocjami? Cześć, Basiu. Witajcie, kochani. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No tutaj w temacie emocji to generalnie na ten moment temat rzeka, tak? Bo jakby to jest mocno w moim własnym procesie w tym momencie uwydatnione, bo emocje same w sobie są generalnie kluczem dla kreacji szczęśliwego życia tutaj, tak? Poprzez emocje panujemy tak naprawdę nad własnym genomem, panujemy nad własnym fizycznym ciałem. Generalnie ja wiecie, moja historia, może opowiem na początek, kim jestem i czym się zajmuję, żeby nie było, że wyskakuje to jak Filip z konopi po prostu z jakimiś tam nie wiadomo skąd teoriami. Otóż no ja się zajmuję rozwojem, odkąd pamiętam, tak? Życie mnie przeorało dość mocno, bo wpadłem w pułapkę uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w odcięciu właśnie od emocji, w poszukiwanie Boga. Natomiast od 4 lat jakby rozwijam się już zupełnie świadomie i jestem po głębokiej psychoterapii, jestem po programie 12 kroków, jestem już, myślę, w dość mocnym samorozpoznaniu. Moje życie zaczęło realnie mi odpowiadać na moje pragnienia, stałem się zupełnie innym człowiekiem, transformowałem siebie zupełnie, swoją osobowość, swój mindset, konstrukt mentalny, życie dookoła mnie, świat zewnętrzny, moje relacje. Wszystko poustawiałem po prostu jeszcze nie na tip-top, ale w porównaniu do tego, co było, to jest nieporównywalne, tak? Jestem po prostu innym człowiekiem w tym momencie. No i tak, i moje rozpoznanie odnośnie emocji samych, ogólnie odnośnie konstruktu psychologicznego człowieka, odnośnie wpływu naszej energetyki na to, jak żyjemy i kim jesteśmy, jest dość mocne, tak? Więc może Basiu, powiesz co o tych emocjach, tak? Bo tutaj mówiłaś coś o współczuciu. Tak, o wybaczeniu. Wiesz co, bo właśnie ten moment, kiedy mi przyszło taka informacja, bo ja się tu zaczęłam zastanawiać o wybaczeniu i dosłownie, słuchajcie, taki piorun mnie uderzył, spytaj się Wojtka, dosłownie. I to było podczas webinaru, w którym brałam udział i zaraz jak się webinar skończył, napisałam zaraz do Wojtka, czy jest możliwe. Także no, z jakiegoś powodu to było. Jak ty to widzisz? Konkretnie chodzi mi o wybaczenie sobie, dlatego że myślę, że ten nasz wizerunek, bo to był taki temat self-image, czyli nasz wizerunek w naszym świecie. I teraz to jest, myślę, takie kluczowa rzecz, wybaczenie sobie. To jest taki, no, jeden z takich podstawowych elementów tego swojego self-image, swojego wizerunku. Dokładnie, Basiu. Ja myślę, że mogło do ciebie to przyjść, bo ja ostatnio przechodziłem dość mocny, czy bardzo mocny proces, kiedy po prostu konfrontowałem się z taką rdzenną emocją mojego ego, tak? Najpierw by się trzeba przyjrzeć po prostu, kim jesteśmy tutaj w ego, tak naprawdę w tym świecie, w tym uwarunkowanym świecie, uwarunkowani właśnie od tych mechanizmów psychologicznych, od mechanizmów myślowo-emocjonalnych, czyli od, tak jak powiedziałaś, od wizerunku pewnego typu, tak? System generalnie od zarania warunkował nas w różnych rolach społecznych. Te role społeczne wprost były sprzeczne z naszymi wartościami rdzennymi, bo jak badania pokazują w tym momencie, nasze wartości rdzenne to współistnienie, właśnie wybaczenie, to są właśnie te energie, powiedzmy, wysokowibracyjne, tak? Kiedy my otwieramy się na świat jakby w pełni własnej mocy. Mówię o badaniach, ponieważ takie rzeczy jak współczucie, jak wdzięczność, jak radość, jak celowość życia, mówię tutaj o odczuwalnych energiach w ciele, dosłownie rozwijają nasze DNA, tak? DNA się rozświetla pod wpływem tych emocji. Więc to, do czego byliśmy zapraszani od naszego dzieciństwa, tak? Czyli powiedzmy, rodzimy się czyści tabula rasa. Już odcinam na potrzeby tego wywodu jakby rzeczy takie jak rody, jak przenoszenie DNA pewnych spraw. Po prostu rodzimy się czysta karta, tak?
do zapisania, jak po prostu blueprint człowieka, tak? I na dzień dobry, naszą jedyną potrzebą, kiedy rodzimy się jako dzieci, to jest oczywiście moje rozpoznanie, natomiast utożsamiane przez wielu moich przyjaciół, rodzimy się po prostu w pełnym kontakcie ze źródłem, Bogiem, z energią tą bazową, tak? Po prostu jesteśmy z nią w pełni połączeni, wobec czego jesteśmy w pewnym sensie wyrazem tej energii, tak? I naszym naturalnym oczekiwaniem jest to, że świat odpowie nam tym samym. Czyli jeżeli my jesteśmy tą czystością, tą taką piękną miłością, to oczekujemy tego samego podświadomie, bo to jest zupełnie naturalne, że na podstawie, to jest prawo wszechświata, że podobne przyciąga podobne, więc my jako ta energia oczekujemy, że świat nam da to, czym jesteśmy. Natomiast na dzień dobry jesteśmy wrzucani w pewne role, tak? Czyli matka nam na przykład, jesteśmy zupełnie zero-jedynkowi w wyrażaniu potrzeb, tak? Czyli jest albo źle, albo dobrze, albo nasza potrzeba jest zaspokojona, albo nie. Do tego w ogóle nie myślimy, więc jakby odbieramy świat jedynie z poziomu energetycznego, tak? Czyli nie mamy jeszcze kontekstów mentalnych, wobec czego jedyne, co jak się uczymy i odbieramy świat, są to emocje, tak? Dodatkowo nasz mózg funkcjonuje wtedy w falach delta do 6 miesiąca życia, wobec czego jesteśmy chłonni jak gąbka, wsiąkamy dosłownie całą rzeczywistość. Uczymy się wtedy, jak kodujemy jak superkomputer, wszystko, co jest dookoła nas, każdy ruch, emocje, zapach, wszystko po prostu jest zapisywane na naszym twardym dysku, tak? No właśnie, przepraszam, jeszcze przerwę ci, bo myślę, że to jest istotny moment, gdzie ja sobie od niedawna z tego zdaję sprawę, a większość pewnie nie. Te informacje właśnie w tym początkowym okresie naszego życia, my ładujemy i teraz właśnie, dokąd ładujemy? Czy rozróżniasz już ten element, bo jest świadomość i podświadomość, prawda? Możemy tak podzielić. Owszem, wiesz co, na początku jesteśmy zapisywani, w zasadzie jeżeli chodzi o początek naszego życia, to jest w zasadzie nieistotne. Gdzie okay. To wchodzi? To wchodzi oczywiście w głównej mierze w podświadomość, tak? Ponieważ my budujemy generalnie siebie wtedy, budujemy konstrukt psychologiczny do 7 roku życia, działamy na innych falach mózgowych. Te fale zwiększają swoją częstotliwość wraz z postępem naszego życia i ze zwiększaniem się konstruktu mentalnego, czyli odniesień do tych emocji, które czujemy. Więc budując pewien szkielet naszej osobowości, budujemy go w naszej podświadomości, tak? Jakby umysł świadomy, czyli ten neokorteks, te nasze myślenie świadome, uwydatnia się dopiero później, kiedy my uzbieramy już wystarczającą ilość odniesień w świecie, tak? Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że właśnie od samego początku jesteśmy wrzucani w pewnego rodzaju system, tak? Zamiast odwzajemnienia tej rdzennej potrzeby miłości, my dostajemy dosłownie kopa w brzuch, tak? Od naszych rodziców, od tego, że mówią nam nie płacz, albo że na nas krzyczą, albo wiecie, chodzi mi o taki standardowy model wychowania systemowego, no nie? Czyli takie dziecko na początek po prostu ma niezaspokojoną potrzebę, jest zupełnie zero-jedynkowy, więc ze stanu jeden, jeżeli czynność jest powtarzana wystarczająco długo, to on w podświadomości zapisuje sobie stan zero, stan przeciwny, czyli to jest ta dojąca pustka, tak? Nawiążę teraz do tego procesu, o którym mówiłem na początku, że ja właśnie poprzez proces rozpoznania, tak? Czyli poprzez proces oddzielania się na początku jakby w liniowym procesie terapeutycznym, później już narzędziami kwantowymi, czyli uwalnianiem emocji, rozpoznaniem, budowaniem swojego światopoglądu wewnętrznego, takiego opartego o bardzo wsparciowe idee, dokopałem się jakby do tej bazowej pustki, tak? I tutaj, czyli to jest coś takiego, że spotykam się twarzą w twarz z tym rdzennym bólem i to jest dosłownie odczuwalny, egzystencjalny ból, kiedy czujesz, jakby w twoim sercu pojawiła się czarna dziura. Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to nawet nie jest po prostu, już wtedy tak naprawdę doszło do mnie, od czego ja uciekałem, tak? W narkotyki, od jakiej emocji, i to było to, no nie? Wtedy pierwsza myśl to jest przestać istnieć, tak? Ból jest tak wielki, do tego jeszcze, jeżeli biorąc odniesienia do całej naszej traumy życia, czyli na przykład ja tam przez 15 lat po prostu upadałem, wiecie, bezdomność, gnijące ręce, cały ten rynsztok, cały ten ból, no nie? I sobie myślę, czując taką emocję w sobie, myślę sobie, Boże, ile jeszcze? Co ja jeszcze muszę przeżyć w tym życiu, żeby się od tego uwolnić? I wchodzi bunt, i wiecie, i złość, i frustracja, i naklejam po prostu te wszystkie warstwy, no nie? Wybaczenie, bo o tym była mowa, jest o tyle istotne, że kiedy, żeby po pierwsze zdać sobie sprawę, że to nie my jesteśmy autorami naszego uwarunkowania, tak?
czyli zostaliśmy tutaj, w pewnym sensie można powiedzieć, biorąc pod uwagę ideę reinkarnacji albo wędrówki dusz, cokolwiek, że zgodziliśmy się na to, żeby to przeżywać, to po pierwsze. Po drugie, rodzimy się i jesteśmy wgrywani, wpychani w pewien konstrukt, tak? Czyli to ego jest dosłownie w nas wpychane, wgrywane. My nie mamy za to odpowiedzialności, to jest poziom doświadczenia w nieświadomości. Natomiast kiedy już uzyskujemy odpowiedzialność na ten temat, kim jesteśmy, jakie mechanizmy nami władają, tak? Wtedy to od nas zależy tak naprawdę, co z tym robimy. Wybaczenie jest o tyle istotne, że bez wybaczenia i bez łagodności dla siebie, bez samoświadomości, bez dowalania sobie, tak? Bez tej klapki stop pomiędzy emocją a reakcją naszą, nie jesteśmy w stanie zaakceptować w ogóle tego, kim jesteśmy, tak? Co możemy zrobić, kiedy dokopiemy się do tej rdzennej pustki w nas? No co możemy zrobić? No możemy albo się buntować, tak jak ja na początku, po prostu wrzeszczeć, wyklinać Boga, w myślach bić się za aniołami, no nie? Albo nawet iść skoczyć z dachu, no to możemy zrobić. Albo możemy po prostu klęknąć nad tym dzieckiem i powiedzieć, kocham cię, tak? Już nie musisz się bać, cokolwiek możemy dla siebie zrobić w tym momencie, tak? Wybaczyć samemu sobie i powiedzieć, słuchaj, to nie była twoja wina, tak? To, co ty czujesz, to jesteś ty, ale możesz teraz z pozycji po prostu świadomości przytulić tego płaczącego chłopca czy płaczącą dziewczynkę w sobie, tak? No, jeżeli chodzi... Mhm. No, mów. Wiesz co, bo powiedziałeś, zgodziliśmy się, żeby przeżywać. Ja to tak postrzegam, że jakbyśmy nawet sobie zaplanowali to, czyli ty jako Wojtek, no jako się zgodziłeś, tak, bo jakby podjąłeś się tego, tutaj tego wcielenia w tym ciele i tego imienia Wojtek, czy ja jako Beata, ale tak naprawdę to my żeśmy sobie to zaplanowali, tak? I tutaj jak ja słucham ciebie, to ja, wiesz, ja mam zupełnie takie wrażenie, takie odczucia, jejku, jaka to musiała być silna dusza, żeby podjąć się takiego wyzwania. No bo w zasadzie my schodząc tutaj, ja mam takie wyobrażenie, że my schodząc tutaj zaplanowaliśmy sobie cały harmonogram tych zdarzeń. Oczywiście tam jeszcze te linie rzeczywistości i tak dalej, czyli to, jak ty to nazywasz, ten hardcore sobie wybrałeś, ale zobacz, jakie to, no nie jeden, mnóstwo istot, mnóstwo dusz z tej świadomości, bo mamy przecież tą świadomość zamkniętą, prawda? I dysponujemy tylko tymi ludzkimi uczuciami. Więc ile dusz tego nie przejdzie, a teraz cały masz ten, całą tą harmonię, że tak powiem, emocji, teraz masz do dyspozycji i teraz dlatego, że aż tak masz dużo do dyspozycji, że tak powiem, po jednej stronie tych jakby, tych ciężkich uczuć, tych no nie negatywnych, tylko takich no ciężkich dla duszy do przeżycia, także tym bardziej będziesz doceniał, czy odczuwał, potrafił odczuwać bardziej te, na drugim biegunie te uczucia. Ja to tak widzę, że wiesz, na skrajnie, tak? Bo jeżeli ja jestem tylko na poziomie zero, nie mam nic i na przykład, nie wiem, no fajnie, coś się dzieje, to ja tylko mogę wyskoczyć na przykład na piąty poziom, powiedzmy, piąty stopień. Natomiast jeżeli ja jadę z piątego piętra podziemia, i dojdę do tego piątego piętra na wysokości, to mam 10 stopni skali do porównania. Także moja ta radość z osiągnięcia tego, wiesz, piątego piętra jest wow, niesamowita. To jest 100% więcej. Masz doświadczeń. Rozumiesz, o co chodzi? Takie, tak, no, niesamowite. Tak. Takie, no moim zdaniem takie, no piękne, no podziw, no w ogóle dla mnie. Ode mnie dla ciebie, zdecydowanie. No Basiu, uruchomiłaś mnóstwo teraz takich tematów, o każdy z tych tematów moglibyśmy się zaczepić i zrobić osobny wywiad, tak? Okay. Tutaj wywodów może być wiele i odskoczni, tematów pobocznych naprawdę może być wiele, co jest istotne, bo w tym momencie, kiedy mówisz o duszy i kiedy mówisz o pewnym prawdopodobieństwie, że zeszliśmy tutaj i wybraliśmy sobie tą ścieżkę, mówisz o pewnym już konstrukcie światopoglądowym, tak, który nie jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich ludzi. To jest oczywiście prawda, bo to jest prawda wewnętrzna każdego z nas, ale zauważ, że każdy z nas odczuwa tą prawdę w ten sam sposób. Czyli my właśnie, tutaj jest właśnie jedność w różności, tak? Każdy z nas ma pełne prawo do budowania sobie indywidualnej, wewnętrznej prawdy.
jeżeli ta prawda zbudowana jest w pełni wsparciowe przekonania, takie jak na przykład wędrówka dusz, posiadanie w ogóle duszy, tak jak ty mówisz, doświadczenie bieguna cienia po to, żeby rozświetlić się w takim samym stopniu w świetle i żeby to scalić, zintegrować i rozpocząć kreację, tak? Jeżeli mamy coś takiego w sobie i budujemy na tym wewnętrzną prawdę, wtedy to jest piękne, bo wtedy wzrastamy jak kwiaty, jako istoty ludzkie, tak? Ale zauważ, że człowiek zamknięty w klatce swoich przekonań, na przykład 65-letni pan Zenek z Koksowni, który jest drzwiowym przez kolejne 35 lat życia, tak? To on ma swój pewien ograniczony światopogląd, tak? Natomiast on w niego tak samo wierzy, jak ty wierzysz w swój, rozumiesz? To jest dla niego, ten jego ograniczony światopogląd jest identycznie prawdziwy, tak jak dla ciebie jest twój. I on może się z tobą kłócić, on może cię wyzywać, on może cię nawet pobić za to, że ośmielisz się naruszyć jego prawdę, tak? Bo to jest ten poziom, wiesz, ten poziom doświadczenia. Natomiast nie możesz mu odebrać, że on jest nieprawdziwy. Nie możesz mu odebrać, że to jest bzdura, bo to jest jego, on w to wierzy, tak? Więc wspólny mianownik jest w poczuciu wiary, rozumiesz? Wiara jest kluczem, czyli wiara jest jedną z emocji wyższych. Jezus mówił, że wiara czyni cuda, tak? Wiara przynosi góry. Wierzcie, tak? O to chodzi. Poczucie wiary tak naprawdę jest jednym z kluczy do rzeczywistości. Jest kwantowym kluczem do szczęścia, bez kitu. Trudno oceniać tak naprawdę światopoglądy, nie? Myślę, że ocenianie światopoglądów jest jednym z głównych punktów spornych w dzisiejszym świecie w ogóle, tak, że ludzie zamiast szukać jakichś rzeczy wspólnych, jakichś punktów, gdzie mogą się połączyć na jakichś płaszczyznach, to szukają po prostu podziałów i kłócą się tak naprawdę o swoje wizje świata. Stąd wynika generalnie to, jak wygląda dzisiejszy świat. Natomiast pełna spójność w nas jako ludziach znajduje się właśnie w naszej emocjonalności, tak? Ja głęboko wierzę, moje wglądy mówią mi i moje doświadczenie życiowe mówi mi, że każdy człowiek przeżywa jedno życie, tak? Że wszyscy żyjemy jedno życie, rozdzielone na 8 miliardów wersji w organicznym hologramie rzeczywistości, tak? To jest opisywane przez nową naukę, to jest opisywane przez nową biologię. To będzie wypierać stary paradygmat w nowej Ziemi, na nowym świecie. To po prostu będzie wiedza szkolna, podręcznikowa, w jaki sposób działa hologram rzeczywistości, w jaki sposób można go naginać. Na razie jest to wiedza w pewnym sensie tajemna i wyśmiewana przez akademicką naukę, natomiast ja ją czuję tak głęboko, że ja nie potrafię w tym momencie mówić inaczej o świecie niż właśnie w taki sposób. Tak? Zresztą ja jestem w tym momencie w takim procesie, że wiesz, moja świadomość, ja zaraz powiem o mojej duszy, tak, bo to jest ciekawe, bo skoro już uruchomiłaś ten temat duszy, to pozwolę się wypowiedzieć na ten temat, jak to jest u mnie. Moja świadomość już jest rozwinięta, tak? Ja się przebudziłem z poziomu świadomości typowo. Ja próbowałem logicznie rozwikłać, czym jest świat, nie udało mi się to, więc jakby musiałem zawrócić ze ścieżki. Już w jaki sposób to się stało, to tam jest nieważne. Natomiast w tym momencie otwiera się moja przestrzeń serca, tak? Jestem w procesie, więc oczekuję, że moja rzeczywistość jeszcze bardziej się zmieni i że ja zacznę jeszcze inaczej postrzegać tą rzeczywistość, tak? Jeśli chodzi o moją duszę, moje rozpoznanie wieloletnie w procesie oraz sesja z moją przyjaciółką Sylwią Sadowską, która widzi takie rzeczy, ona prowadzi takiego bloga w przestrzeni serca i ona tam się zajmuje właśnie tematyką dusz typową. Potwierdziła mi to, co ja wiedziałem od dawna jakby w swoim wnętrzu, czyli że moja dusza jest owszem bardzo rozwiniętą duszą, niesamowicie rozwiniętą duszą, pochodząca z domu duchowego tak zwanych kreatorów matryc, tak? Czyli moja dusza ma za zadanie stwarzanie matryc doświadczeniowych, czyli hologramów rzeczywistości, stąd moja pasja fizyką kwantową, moja pasja w próbę rozwikłania, czym jest świat. Ale co ciekawe mi powiedziała, bo ty powiedziałaś takie rzeczy, że szacunek dla twojej duszy, za tą drogę i tak dalej. Sylwia potwierdziła mi to, co ja przeczuwałem od dawna, że ja, jako wcielenie, tak? Jestem w pewnym sensie eksperymentem mojej duszy. Moja dusza posiała po prostu ikrę, rozsiała wiele jajeczek na ziemi, tak? I to było dosłownie na zasadzie, które przeżyje, nie? Czyli skomponowała pewien zestaw bazowych parametrów dla wcielenia, pewnych filtrów percepcyjnych dla wcielenia, czyli wrażliwość na emocje, przepuszczalność tamtego, wiesz, po prostu wymaksowała pewne rzeczy, no nie?
Moje informacje mówią mi, że moje te filtry energetyczne i percepcyjne zostały wykalibrowane na 98% oddzielenie od źródła, tak? Czyli na 98% za przeproszeniem skurwienie w życiu, tak? Że tak silnie miałem doświadczyć bólu, tak? Natomiast to, co było również tematyką mojego życia w ogóle, to był bardzo mocny mesjanizm, tak, że ja mimo jakby tej rdzennej, tego rdzennego poczucia, takiego głębokiego sensu życia i tego, że postanowiłem poświęcić życie na poszukiwania tak naprawdę tego sensu, cały czas miałem w sobie takie przeczucie, że ja mam jakąś ogromną rolę do wykonania, tak, że tutaj coś na mnie czeka i ja de facto dlatego żyję, nie? Bo cały czas mnie pchała ta przemożna siła, żeby odkryć, co ja w ogóle muszę tutaj robić, nie? Bo tych momentów, kiedy ja mogłem, kiedy dosłownie ręka boska mnie ratowała, to były dziesiątki, jeśli nie setki w moim życiu, tak? Ja no już nie będę opisywał, ale sytuacji, ja teraz o tym piszę książkę, to był hardkorowy, po prostu jazda bez trzymanki, tak? Totalna. Więc tak, i widzisz, ja dopiero teraz, w tym momencie, kiedy siedzę tutaj i rozmawiam z tobą, ja mogę powiedzieć w pełni odpowiedzialnie, że wiem, co mi dał ten etap mojego życia, tak? Natomiast wiem również, że dopiero teraz jestem w stanie wypełniać tą rolę, która była mi mówiona od dawna, tak? Czyli ja teraz mam świadomość, że ja doświadczyłem takiego dna i ja mam świadomość, że idę właśnie ku temu rozświetleniu. To, o czym ty mówisz, czyli jakby tak daleko, jak zaryłem w dół, że tak to nazwę, tak bardzo można się rozświetlić w górę, znowu to są oczywiście parafrazy, tak? Tak. Ja to widziałem już, jak byłem w głębokim jakby ciągu, tak? Jak żyłem w tych po prostu ćpańskach. Ja przeżyłem tyle, Basia, stanów mistycznych po narkotykach, w psychozie narkotykowej żyłem kilka lat. Ja żyłem właściwie odrealniony w kompletnie innej rzeczywistości latami, tak? Więc ja tych stanów mistycznych i wszystkich tych popierdzielonych rzeczy, ja ich mam potąd, ja już nie chcę, ja wolę jeść kanapkę z szynką, nie? Ja już mam dosyć po prostu mistycyzmu, takiego przesyconego mistycyzmu w moim życiu, nie? Dla mnie liczy się teraz mistyka dnia codziennego i świadome odkrywanie własnej emocjonalności, nie? Tutaj dopatruję się też generalnie, tak jak ci powiedziałem, wspólnego mianownika dla wszystkich ludzi, właśnie w naszej emocjonalności. To, gdzie mnie zaprowadził mój proces, ja zbieram z ziemi szczękę, tak? Ja się dowiaduję z poziomu naukowego i z poziomu doświadczenia, tak naprawdę, że w moim doświadczeniu z poziomu fizyki kwantowej, tak samo na przykład jak w twoim doświadczeniu, nie istnieje w ogóle nic innego niż ty. Rozumiesz, że świat zewnętrzny jako taki jest przedłużeniem tak naprawdę ciebie samej. Rozumiesz? Tak, że wiesz, że inni ludzie istnieją tylko na poziomie iluzji, na poziomie tego hologramu życia. Że to jest technologia świadomości i ja przestałem mieć potrzebę rozumienia tego, czym jest świat, tak? Bo ja wiem, że ja posiadam narzędzia do tego, żeby transformować ten świat na poziomie materii. Ludzkie ciało jest super pojazdem kosmicznym, po prostu, wiesz. Mamy 95% uśpionych instrukcji syntezowania białek. Wiecie, do tej pory utarty był taki schemat darwinizmu w naszym systemie, tak, że teoria ewolucji i tak dalej. Owszem, teoria ewolucji być może jest prawdą, natomiast na pewno nie w takiej formie, w jakiej przedstawiał ją Darwin. Tak? Darwin postulował determinizm genetyczny, czyli że my jesteśmy uwarunkowani od naszego genotypu. Tymczasem najnowsze badania mówią, że mamy tyle samo genów, ile pierwotniaki, 19 tysięcy genów. Tak? Więc co syntezuje te białka? Co syntezuje nasz organizm? No matryce energetyczne. Mamy w komórkach białka, które są antenami. Wiecie, że najpierw energia, potem materia. Najpierw informacja przychodzi z naszego pola elektromagnetycznego. Komórki ją odbierają wpierw. Cała synteza substancji chemicznych jest wtórna dla energii, tak? Więc w ogóle to, co my wiemy o świecie, ja o tym często mówię u siebie na kanale, to, co my wiemy o świecie, to, co my wiemy o fizyce, o biologii, to jest jedna wielka bzdura. To jest świadome kłamstwo po to, żeby uwięzić nas po prostu w naszych umysłach, w ograniczających przekonaniach. Tak? Nasze możliwości jako ludzi są nieograniczone. My się teraz uczymy odzyskiwać dostęp do naszych ciał. To jest wiedza właściwie, ta tajemna wiedza Atlantydy, to jest oczywiście ogromny cudzysłów, tak? Natomiast no, ja głęboko wierzę, że istniały społeczności na tej planecie, jeżeli będziemy mówić o idei historii, to gdzie po prostu ludzie oświeceni chodzili po ulicach, tak? Natomiast co jeszcze ważne a propos oświecenia, to, że w moim doświadczeniu, w moim świecie w tym momencie, ja głęboko wierzę w to, że Ziemia jako istota duchowa ewoluuje, tak?
po prostu planeta, jako istota duchowa na innym poziomie doświadczeniowym, z innymi celami doświadczeniowymi, ewoluuje wraz z nami. My jako komórki i matrycy, jako odrębne wszechświaty żyjące w większym wszechświecie, ewoluujemy razem z nią i teraz cała ta sytuacja na zewnątrz jest tak naprawdę reprezentacją pewnego rodzaju rozwarstwienia energetycznego. Ludzi, którzy decydują się żyć dalej w zamkniętym systemie przekonań, czyli w pozornej strefie komfortu, i ludzi, którzy decydują się iść ku prawdzie, tak? Ku prawdzie wewnętrznej, czyli ku samorozpoznaniu, tak? Ci odważni ludzie, którzy pragną po prostu dowiedzieć się, po co tutaj są i pragną kreować, tak? No. To, o czym powiedziałeś, że jesteśmy jakby tylko my i te nasze, ja to nazywam przejawieniami i aspektami, a cały świat się wokół mnie kręci, no to jakby nie mówię tu już niewyuczone, tylko zostało mi to dane doświadczyć tego. To jest ta właśnie ten stan miłości bezwarunkowej, gdzie w zasadzie wszystkich odczuwasz, znaczy w zasadzie nie odczuwasz, jako jedność odczuwasz. I to jest bardzo wysoko wibracyjnie, także generalnie, jeżeli ktoś nie jest przygotowany na te wibracje bardzo wysokie, to nie jesteśmy zbyt długo, czasowo tutaj na Ziemi, zbyt długo w tych wibracjach pozostawać, bo to jest zbyt ciężkie dla naszego organizmu. Ja pamiętam, że wtedy, wiesz, serce nawet mi inaczej, ja miałam inny puls. Puls mi pracował bardzo szybko. Energia jest tak silna, że w ogóle jest tyle energii, że się w ogóle spać nie chce, tak? Także ja przysypiałam na siedząco, bo ciało już nie wytrzymało, więc ja na siedząco przysypiałam na kilka minut, na 10 minut na sofie, tak? I wracałam do, troszeczkę ciało się zregenerowało i wracałam. I takie właśnie to poczucie. Także tak rzeczywiście jest to możliwe, ale to no, te wibracje, tą czystość i lekkość, to co mówią ciała też, tak? Dlatego teraz też takie rzeczy zachodzą na Ziemi, że przechodzimy tą transformację tego pożywienia, odżywiania się lekkimi rzeczami, żeby oczyścić te nasze komórki. Także mogę to potwierdzić. Tak, tak. Wiesz co, tylko że największy myk jest w tym, Basiu, to jest oczywiście moje rozpoznanie, że nawet mówiąc o pewnego rodzaju zmianie diety czy transformacji ciał, i tak dalej, to wszystko są rzeczy wtórne dla tej bazowej transformacji, którą musi przejść człowiek, tak? Bazowy mam tutaj na myśli skupienie się na procesach wewnętrznych, tak? Bo wiesz, zmiana pożywienia, zmiana żywienia, zmiana celów, w ogóle działanie w świecie zewnętrznym jest wtórne dla tego, kim stajemy się my. Piję tutaj trochę do reguł kwantowych, które one bardzo, bardzo, bardzo grają z moim sercem, tak? Okay. Chodzi o to, że jeżeli chcesz zmienić świat, to jest takie proste i popularne, musisz zmienić siebie, tak? Natomiast na zasadach energetycznych, czyli podobieństw przyciągania tożsamych energii, dosłownie musisz stać się człowiekiem, który będzie żył nowe życie. Najpierw musisz stać się człowiekiem, który będzie żył nowe życie, a dopiero potem życie przyjdzie do ciebie. Ty nie musisz kreować swojego życia na zewnątrz. Dokładnie. Musisz być... To jest, no. Teraz widzę, że w środku programu powiedziałeś tą perełkę, to clue pięknie zawarłeś, o które właśnie, jak pięknie tutaj to powiedziałeś. Tak, słuchaj, dokładnie to, co powiedziałeś. Proszę powtórz jeszcze raz i słuchajcie, utrwajcie, nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to jest istotne, to, co Wojtek w tej chwili powiedział. To po prostu trzeba sobie wbić do głowy, wyrysować, nie wiem, na ścianie powiesić. Wojtek, no chodzi o to, tak, chodzi o to, żeby stać się człowiekiem, który będzie żył życie, jakie marzymy. Tak. Czyli to jest tak, na przykład jeżeli marzymy o tym, żeby zagrać koncert dla 5000 ludzi, tak, to nie jest naszym celem koncert dla 5000 ludzi, tylko celem jest to, żeby stanąć w skórze człowieka stojącego na scenie, który gra koncert dla 5000 ludzi i poczuć się tak jak ten człowiek, który stoi na tej scenie. I ty już wtedy jesteś tym człowiekiem, który stoi na tej scenie, a rzeczywistość już do ciebie jedzie. Tak to wygląda. Okay. Koncert już do ciebie jedzie. Tak. I teraz co powoduje to? Czyli emocje, prawda? Czyli ja mogę poprzez emocje wprowadzić się w ten stan, tak? Czym jest właśnie modlitwa według ciebie?
Modlitwa według mnie, wiesz co, nie robię modlitw. Kiedyś, jak byłam w kościele, tak, no to jakieś tam modlitwy tłukłam, co się wydawało beznadziejne. Natomiast teraz, gdybym miała to nazwać modlitwą, wiesz co? Nie wiem, nie powiem ci, czym jest modlitwa, bo odcinam się od tamtej wersji, tak? A czym jest modlitwa? Bo pytasz, co należy zrobić, żeby to zrobić, tak? Okej, tak. To ja ci powiem modlić się, tylko już spieszę z Okej. wyjaśnieniem, czym jest modlitwa. Modlitwa w moim rozpoznaniu jest prawidłowym używaniem mózgu i serca. I już mówię dalej. Mózg został w systemie zaprzęgnięty do fałszywej roli. My się utożsamiliśmy z tym, co myślimy, i tak powstało nasze ego. Mamy taką moc w sobie, że nasze myśli generują w nas emocje, tak? Więc jeżeli myślimy myśli oparte na tym rdzennym lęku, o pustce w nas, o tym, o czym mówimy na początku, tak? Na tym poczuciu odrzucenia czy niemiłości, tworzymy w środku nas dosłownie sprzężenie zwrotne na każdym możliwym poziomie rzeczywistości, tak? Więc jesteśmy zamknięci dosłownie w swoich myślach i emocjach, jak w zaklętym kręgu, tak? Jak w kołowrocie. I dzięki temu tak naprawdę zużywamy nasze fizyczne ciała, dosłownie, że cały czas produkujemy jednego. Poczekaj, Wojtku, bo włączyło ci się. O, okej. Już jestem. No więc właśnie. No więc modlitwa jest prawidłowym używaniem naszego mózgu, czyli umysłu, psychę i serca, czyli naszego narządu generującego nasze pole elektromagnetyczne, to od strony biologicznej. Chodzi o to, że umysł został stworzony w intencji tego, żeby tworzył ideę, tak? Czyli tworzył nowy świat, dosłownie wymyślał rzeczywistość na nowo. To jest narzędzie kreatywne, to jest narzędzie tak niesamowicie przepotężne umysłu, a zostało sprowadzone do no nie wiem. Nie wiem, czy jest w ogóle takie słowo, które można by tutaj, żeby nie obrazić systemu, ale żeby powiedzieć to, jak mocno po prostu sprzeniewierzył i upodlił nasz umysł, który jest po prostu narzędziem boskim, tak? Do poziomu pantofla, powiedzmy, tak? Tak, ale rozumiesz, bo my w naszej wyobraźni możemy być nieskończeni, tak? I chodzi o to, że jeżeli prawidłowo używamy naszego fizycznego ciała, jesteśmy w stanie wcielać w życie z poziomu kwantowej definicji rzeczywistości dosłownie wszystko, co wymyślimy. Kluczem jest to, żebyśmy wyobrazili sobie właśnie jakieś marzenie, tak? Żebyśmy potrafili wyobrazić sobie siebie robiącego coś w życiu, wymyślającego coś w życiu, jakąś ideę w życiu, w której będziemy brali udział i żeby nasze serce do tej idei poczuło emocje wyższe, tak? Czyli emocje nieprzewartościowane przez nasz umysł. Mówię tutaj konkretnie o wdzięczności. W naszym świecie najprostszą emocją wysokowibracyjną, czyli tą niepodzieloną, która służy do zapładniania w istocie pola kwantowego, bo tak to można nazwać, to jest zapładnianie intencją kwantowego pola. Bez emocji wyższych, czyli bez dosłownie od strony biologicznej nowych instrukcji dla syntezy białek, które po prostu uruchomią w nas procesy emocjonalne i procesy, które przyciągną tą energię. Na poziomie pola energetycznego my będziemy przyciągać po prostu te zdarzenia do naszej rzeczywistości, ale muszą zajść w ciele odpowiednie procesy chemiczne, tak? To jest wszystko opisane w książkach. Joe Dispenza, Bruce'a Liptona, oni tam to rozbili nam temat generalnie już 10 lat temu, tak? Jak to wszystko wygląda od strony biologii i fizyki. No więc to jest klucz, tak? Marzenia dosłownie wsparte wyższymi emocjami, tak? Jeżeli odczuwasz wdzięczność do jakiejś twojej intencji, wdzięczność jest emocją sygnalizującą, że coś się już stało. I z Dla czego. Z tym. umysłu, czyli dla umysłu wysyłam Nie, taki nie, nie, sygnał, nie. tak? Nie? Słuchaj, musisz sobie wyobrazić pewną rzecz i być za to wdzięczną. Tylko, że nie, o, jestem wdzięczna. Tylko musisz poczuć wdzięczność, rozumiesz? Żeby ci ta Sercu. wdzięczność, tak, ona ma się rozlać po tobie, masz płakać z wdzięczności, rozumiesz? To jest klucz. To jest klucz. Wtedy dosłownie kwantowe pole jest zasiane i zapłodnione intencją. Wtedy spotyka się aspekt męski i żeński w twoim pragnieniu, tak? I dlaczego ludziom nie udają się te modlitwy, tak? Dlaczego ludzie nie potrafią jakby wcielić tych modlitw w życie? Wiesz, jaki jest jedyny powód tego, że się nie udaje to ludziom? Tak, brak Jest to, wiary. że się, tak, jest to, że się poddają. To jest jedyny, poddanie się na drodze jest jedynym powodem, dlaczego nie wiedziemy szczęśliwego życia. Wiesz,
Arnold Schwarzenegger o tym mówił, że istnieje tylko plan A. Arnold Schwarzenegger miał jeden plan, wygrać Mister Olympia, tak? I w wieku tam 20 iluś lat to zrobił, mimo że był chłopakiem z Austrii, który coś tam, jakbyś sobie poczytała, czy tam pooglądała jego historię, on o tym opowiada, tylko że on zawsze skupiony był na jednym celu. On w to wierzył całą sobą, robił wszystko, żeby to zrobić, tak? I nigdy nie zwątpił. Jeżeli coś mu się nie udawało, po prostu rewidował plan. Tak, czyli nieważne, ile mamy przeszkód po drodze, jeżeli sobie wyznaczymy cel i wierzymy w to, że tak się stanie, to po prostu całym sobą wejść w to i się nie poddawać, tak? Tak. Okay. Tylko że też no, należy zdefiniować, czym jest przeszkoda, tak? Bo wiesz, tak naprawdę my się poddajemy pod wpływem właśnie naporu warunków zewnętrznych, a w istocie to tylko i wyłącznie twoja reakcja, tylko i wyłącznie ty sama definiujesz to, co do ciebie przychodzi. W moim świecie aktualnie teraz każda sytuacja dziejąca się na zewnątrz mnie jest dla mnie albo nauką, albo nagrodą. Nie ma innych sytuacji, tak? Więc znaczy podobnie mówię, że albo joy, albo lekcja, czyli albo się cieszę, albo odbieram lekcję. Ja to tak podzieliłam. Ale no tak, bardzo tak, podobnie. Tak. To jest klucz, bo to też jest ciekawe, bo najnowsze badania wykazują, że to nie, że po pierwsze, że to sytuacje zewnętrzne definiują właśnie ekspresję naszych emocji i naszego genotypu, tylko zastanówmy się, czym jest sytuacja zewnętrzna, że my nie jesteśmy skazani na to, co się dzieje na zewnątrz, tak? Bo między sytuacją zewnętrzną a naszą reakcją zawsze jest szpara, tak? Zawsze jest klatka stop. To my wybieramy, w jaki sposób reagujemy na sytuację zewnętrzną, tak? Jeżeli postawisz przed sprzedawcą, nie wiem, kanapek, jakiegoś takiego wkurzonego choleryka, tak, który będzie bardzo niemiły i będzie krzyczał na tego pana, który sprzedaje kanapki, to pan też będzie dla niego niemiły, tak? Natomiast jeżeli przyjdzie bardzo miły pan, no nie, do sprzedawcy kanapek, to ten sprzedawca kanapek będzie dla niego miły, tak? Albo jeżeli na przykład, przepraszam, to był zły przykład, jeżeli sprzedawca kanapek krzyczy na niemiłego pana, to on zacznie mu oddawać to samo. Natomiast jeżeli będzie krzyczał na ciebie, a ty będziesz traktować to jako lekcję, tak? To wtedy twój odbiór będzie zupełnie inny. Ty nie oddasz mu tych emocji, to ty definiujesz, czym jest dla ciebie dana sytuacja. I automatycznie, kiedy potrafisz absolutnie każdą sytuację zewnętrzną przekuć na swoją korzyść, to absolutnie niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, ty zawsze będziesz w swojej emocjonalnej osi, tak? Ciebie nic nie jest w stanie wybić z dążenia do celu, rozumiesz? Żadne sytuacje zewnętrzne, żadne jojczenie twojej, nie wiem, cioci, matki, babki, nie przerwie tego, do czego idziesz, tak? Wiesz co, ja to, co mówisz, tak, ja się całkowicie z tym synchronizuję, tylko to, jak mówię, no z innych źródeł się uczyliśmy, czy tam ściągaliśmy informacje, w związku z tym troszeczkę to, ale fajnie, ale bardzo fajnie, bo to twoja wizja jakby rozbudowuje moje pole postrzegania. Ja na przykład mówię coś takiego, że zostaliśmy nauczeni przez ten system, że świat się dzieje, świat się wyświetla i my jesteśmy w tym świecie. I my wchłaniamy ten świat, wrzucamy to w siebie, to w nas tam zapada, dzieje się i my w związku z tym odpowiedź nasza do świata jest, który my zastaliśmy. Mamy zrobić zupełnie inaczej, odciąć się od tego zupełnie. My mamy świat tworzyć tutaj, w sercu właśnie, za pomocą serca, tak, z pomocą umysłu, bo jednak ten umysł no, jest nam potrzebny i mamy wyświetlać go na zewnątrz. Czyli no w zasadzie to samo, co ty powiedziałeś. Wyświetlamy go na zewnątrz. I teraz moje podejście, moje opinie na dane rzeczy jakby zmienią, tak, bo mówią mi, nie wiem, że słuchajcie, że... taka i taka pogoda jest, tak, że jest zachmurzenie i tak dalej. A ja wychodzę, macham rączką i mówię, słońce poproszę. I za jakiś czas wychodzi słońce, tak? Także nie dajcie sobie wmówić, że to, co jest, tak ma być, tylko uwierzcie w to, że wy potraficie robić wszystko, co się dzieje wokół was. No to jest takie, no tylko właśnie wiara, to co mówisz, że takie... U mnie, modlitwa, tak? Czyli połączenie umysła z sercem lub no synchronizacja, no po prostu no też tak uważam, tylko nie inne też te nazwy, bo modlitwa się jakby dla tych, co pewnie byli w kościele, niezbyt dobrze się kojarzy. Ja myślę, że wiesz, że warto w ogóle przewartościować pewne pojęcia, nie?
Ja myślę, że warto modlitwę nazwać modlitwą. Jezus, kiedy mówił o modlitwie, miał właśnie na myśli to, tak? Wiara i marzenia. I to są dwie rzeczy, które w połączeniu tworzą rzeczywistość, tak? Mamy dwa narzędzia, serce i umysł, a do tego jeszcze mamy trzecie narzędzie, czyli naszą podstawę, naszą nieprzerobioną ani przez serce, ani przez umysł siłę kreatywną, tak? Czyli bezpośrednio ze źródła jakby braną, która kreuje naszą rzeczywistość. Przy sprzężeniu tych trzech bram przejawienia, ja to tak nazywam, po prostu jesteśmy jak chodzące manifestatory naszych marzeń, tak? Oprócz tego jeszcze głęboko wierzę, że kiedyś oświecenie, powiedzmy, było stanem ostatecznym tutaj na ziemi, tak? Czyli wszyscy oświeceni mistrzowie dochodzili do oświecenia, no i matryca, czyli struktura ziemi, sama energetyczna struktura naszej planety nie pozwalała iść dalej, tak? Natomiast teraz to jest właśnie to przejście do tak zwanego 5D, tak? Że te nowe jakości energetyczne już tutaj schodzą i one się logują w naszym świecie. I tacy ludzie jak my teraz, czyli po prostu rozmawiamy o tym otwarcie, my w pewnym sensie przebijamy tę matrycę, wiesz, do nas, jak my jako istoty jesteśmy szpilkami tej matrycy, powiedzmy, w naszym świecie. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że oświecenie będzie startem nowego, tak? Że jeżeli będziemy zintegrowani, będziemy w kontakcie z tutaj i teraz, z naszą rdzenną człowieczą mocą, będziemy dosłownie oświeceni, to będzie początek zabawy. Teraz, tutaj, w tych nowych jakościach energetycznych, nie? Okay. Że tu się będzie działo po prostu fajne rzeczy, no nie? Jeżeli tylko w to uwierzymy, tak naprawdę ograniczają nas w świecie tylko i wyłącznie nasze przekonania. Dlatego ja zawsze mówię ludziom, nie bójcie się marzyć, wychodźcie naprzeciw lękom, bądźcie odważni. Odwaga jest wartością wspieraną najmocniej przez ewolucję, bo tworzy pionierskie ścieżki, tworzy nowe informacje dla sprzężenia zwrotnego ewolucji. Tak? Więc jeżeli ktoś jest odważny, to przełamuje schematy, to jest pionierem na swojej własnej ścieżce, to w pełni realizuje potencjał, z jakim tutaj przyszedł. Tak? To tak. Wiesz co, jeszcze wspomniałeś w rozmowie o tym, że emocje nasze mają wpływ na genom, tak? Na nasze DNA. To jakbyś mógł troszeczkę tutaj o tym powiedzieć, bardzo ciekawe. Ja troszkę wiem o tym, nawet się niedawno tylko taką namiastkę dowiedziałam. To jest fascynujące w zasadzie. No chodzi o to, że nasze emocje się rozwijają poprzez oddziaływanie na nie energii właśnie tych wysokowibracyjnych. Ja dokładnie nie znam mechanizmu, w jaki sposób to działa. Okay. Jeszcze aż tak mocno nie zagłębiłem się w epigenetykę. Zapoznałem się tylko tak naprawdę z szeregiem badań, które mówią o tym, że dosłownie biofotony tworzą struktury dookoła DNA i dosłownie rozświetlają to DNA, że białka histaminowe, bo nie histaminowe, jakieś tam białka okalające nasze uśpione DNA pod wpływem emocji jedynych po prostu się ściągają. Enzymy wchodzą na te białka i sczytują uśpione instrukcje kodowania DNA. Oprócz tego, no to jest myślę, że emocje wzniosłe, emocje właśnie wdzięczności, jedności są triggerem. Tak naprawdę dla naszego organizmu do uruchamiania, są triggerem dla jednolitego pola kwantowego, żeby ono wysyłało instrukcje. Właśnie do mnie przyszło. Emocje wyższe są nośnikiem informacji wysokowibracyjnych. W tych energiach informacja przenika do naszego DNA i się odkodowuje. O Jezus Maria. No ciekawe, wow, masz moment wow? Tak, właśnie do mnie przyszło, że w ten sposób są przenoszone informacje, że emocje są medium dla informacji. Okay. Są strukturą informacyjną. No pięknie. Wow. No. Czyli naprawdę jest istotne, jakim emocjom pozwolimy być w naszym ciele, w naszej przestrzeni. Czyli trzeba być uważnym i pilnować się jakby z tymi emocjami. Tak, natomiast musimy zdać sobie sprawę, że w tym momencie, tak jak mówiłem, żyjemy w pewnym sensie w rozwarstwionym świecie, czyli mamy do czynienia z dwoma rodzajami emocji. Bądźmy świadomi, że najprostszy podział, tak zwane 3D i tak zwane 5D, to są dla mnie nazwy handlowe, tak? Żebyśmy po prostu wiedzieli, o czym mówimy.
Czyli powiedzmy w tym starym paradygmacie mieliśmy do czynienia z emocjami rozdzielenia, z emocjami przewartościowanymi i rozdzielanymi przez syntetyczne ego, tak? Czyli mieliśmy w pewnym sensie emocje trudne, emocje dobre, emocje złe, emocje, wiesz, białe, czarne i tak dalej. Była cały czas ta dualność, tak? Czyli jakby mieliśmy te emocje cienia, czyli frustracja, lęk z bazą we wstydzie, właśnie w lęku i całą paletę tych emocji, ale zaraz obok mieliśmy tak naprawdę zakorzenione w jednej pustce emocje równoważące dla tego lęku i dla tego wszystkiego, czyli pozorna radość z rzeczy zewnętrznych, euforia w wyniku substancji chemicznych, czyli dalej to są rzeczy oparte na zewnątrz. To nie ma nic wspólnego z odczuwaniem energii, które właśnie, o których mówię tutaj, które są właśnie tym medium informacyjnym dla rozświetlania naszego genomu, tak? Tutaj tamte energie, te powiedzmy jedyne, ja to nazywam energie dualne i energie jedyne, tak? Energia dualna jest dosłownie rozszczepieniem tej energii jedynej, tak? Czyli to jest ta energia źródłowo przesiana przez pryzmat umysłu i rozdzielona na całe spektrum różnorakich emocji, które poprzez ego, syntetyczny twór sztucznej inteligencji, tak sobie go nazywam, jest po prostu, ta energia jest rozdzielana w różne rejony naszego organizmu po to, żeby określone substancje mogły się wydobywać, tak? To jest jedna energia i ważne, żebyśmy uzyskiwali świadomość, w jakich energiach jesteśmy, bo nie jesteśmy w stanie kreować z pozycji energii ego. To się nie udaje, tak? To jest wtedy zamknięcie w cierpieniu. Ja już teraz to bardzo wyraźnie rozgraniczam w moim doświadczeniu. Ja potrafię rozpoznać, w którym momencie kieruję mną ego, a w którym momencie wchodzę właśnie w te emocje, powiedzmy, jedyne, w tą energię rozświetlającą, energię. To się da na poziomie czucia rozróżnić. To jest w ogóle zupełnie inne odczuwanie, nie? Kiedy ty po prostu czujesz tą ekspresję, jak serce dzisiaj, jak się rozszerzasz dosłownie, nie? To tego się nie da pomylić z niczym innym. Tego się nie da pomylić. Więc to są jakby dwie jakości energetyczne, w których teraz żyjemy. No i dążymy do tego, żeby poprzez rozpoznanie i jak najczęstsze odczuwanie tych energii wzniosłych zastąpić, dosłownie zastąpić naszą psychę, zastąpić nasz konstrukt emocjonalny i konstrukt myślowy takimi, wiecie, otwarto-umysłowymi wspierającymi ideami, żebyśmy mogli się osadzić w tym paradygmacie jakby nowej rzeczywistości, żebyśmy zrozumieli i uwierzyli w to, że nie mamy granic, tak, że możemy zrobić wszystko, jak w zwierzogrodzie. Możemy być kim chcemy, możemy być gitarzystami, aktorami. Oczywiście to już później tam to się zmienia, bo tak naprawdę chcemy tylko świętego spokoju po tym doświadczeniu, nie? Chcemy kontaktu z naturą i to dostaniemy. Jeżeli w to uwierzymy, to dostaniemy. Po to żyjemy na tej ziemi tyle i tyle lat, żeby doświadczyć tego największego potencjału w naszym życiu, tak? Czyli tak mówisz, ja, że ta dualna energia przechodzi przez umysł, rozdziela się, a energia jedyna, co od razu do serca? Energia jedyna, wiesz co, to trudno powiedzieć o jakimś mechanizmie. Jeżeli tak, myślę, że wiesz, bo docelowym stanem jest to, żebyśmy stali się tubą energetyczną, tak? Możesz sobie to, nie wiem, rozpisać, że jest to zestrojenie naszego systemu czakralnego, tak? Kiedy wszystkie czakry są otwarte, dostajemy energię kosmiczną, ona przechodzi przez nas jak tuba i potem idzie przez energię korzenia po prostu do Matki Ziemi, tak? Jesteśmy jak takie pale, jesteśmy jak wbici na pal energetyczny, jesteśmy przepływem, to jest właśnie życie w przepływie, tak? Kiedy jesteśmy okiem cyklonu dla naszej rzeczywistości, dosłownie, tak? Więc jeżeli ta energia się nie zatrzyma na wartościującym umyśle, czyli nie rozszczepi się jak pryzmat tutaj, no to przechodzi dalej do serca, tak? Rozumiem. I serce załatwia robotę. Czyli to w jedności, czyli zawsze do jedności. I wszyscy, co najciekawsze, właśnie tak jak mówiłem, wspólnym mianownikiem dla wszystkich ludzi są procesy energetyczne. To jakie nazwiemy, w jakie kwiatki je ubierzemy, co sobie wymyślimy na ich temat, to już jest nasza indywidualna ścieżka, tak, rozpoznania. Natomiast wszyscy podlegamy jednym procesom energetycznym i tutaj jest wspólny mianownik i tutaj powinniśmy szukać jedności właśnie w tym nowym świecie, tak? Tak. No. Czyli widzicie, no, czyli to emocje, czyli doszliśmy do takiego clue, wydaje mi się, że tutaj podstawą naszego jestestwa, podstawą tego naszej kreacji, naszego życia, naszego bytu tutaj, wszystko, co się wokół nas dzieje, no to w zasadzie wszystko jest zależne od tych naszych emocji. A teraz te emocje uwarunkowane są tym, czym zapodamy z umysłu, tak? Czyli tą naszą, tymi informacjami. Czyli zwracajcie uwagę na to,
co wrzucacie, tak, do tej świadomości, jakie informacje, nad czym pracujecie, co jest wokół nas, bo w zasadzie to tworzy naszą przestrzeń. No tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie. A zobaczcie, właśnie jak się wycwanił Matrix system, tak? Jaki śmietnik nam zrobił z umysłu, w co nam kazał wierzyć. Matrix zrobił z nami to, że jak zapytasz człowieka, który dajmy na to, no nie wiem, jest dozorcą od 15 lat, no nie, na pytanie, kim jesteś, odpowiada dozorcą. Rozumiesz? On tak, tak głęboko wierzy w swoją rolę, że on uważa, że on jest dozorcą. Mhm. To jest dramat po prostu. Mhm. To jest dramat. Bo on się tak mocno utożsamił ze swoimi myślami, że teraz próba odarcia go z tej fikcji będzie dla niego tak cierpieniem, że on tego nie przeżyje. Jego ciało po prostu zachoruje na raka, tak? Dlatego mamy taki wysyp teraz chorób cywilizacyjnych, bo ludzie żyją w dysonansie między swoimi rdzennymi emocjonalnymi wartościami, a wiarą w to, że są swoimi rolami życiowymi. Mhm. Że na pewnym etapie życia zaczynasz tak cierpieć z tego powodu, ale cały czas próbujesz zagłuszyć to, tak? Mhm. Cały czas szukasz ucieczki, cały czas próbujesz sobie wytłumaczyć sam przed sobą, że nie jest, że nie czujesz tego, albo idziesz, nie wiem, idziesz w jakieś uzależnienie od wszystkiego, od seksu, hazardu, narkotyków, tak, żeby od tego uciec, żeby tylko tego nie czuć, tak, żeby zagłuszyć. No i dlatego ludzie gniją, bo ich ciała się dosłownie, jak w Matrixie w tym filmie, jak baterie, jesteśmy wydojeni i lecimy na śmietnik, tak. Tak. Mhm. Czyli brak tej akcji, czyli te energie, które schodzą, takie wysokie, te prawdziwe, tak, które dochodzą do tych ludzi, no i ale umysł ich nie przepuszcza, nie pozwala tym wyższym uczuciom, tak, tego prawdziwego, kim jestem, osiąść w organizmie, w ciele. Kora przedczołowa jest jak gestapo dla mózgu. Mhm. Nie przepuści niczego, co nie jest spójne ze światopoglądem. Okej. Okay. Chyba że człowiek w traumie zacznie się przebudzać i podważać własny światopogląd. Dlatego ten świat jest przebudzeniem w traumie, tak? Mhm. Bo ludzie doświadczają już takiego bólu i mają wtedy dwa wyjścia. Albo dalej zagłuszać ten ból, albo zacząć powoli rozpracowywać sami siebie, tak? I swoje błędne przekonanie na temat świata. To są dwie drogi, to jest to, co się teraz dzieje. Rzeczywistość teraz będzie nas zmuszać do opowiedzenia się po jednej ze stron. Albo tkwisz w systemie i w pozornej strefie komfortu, albo decydujesz się rozpracowywać i iść jakby ku wewnętrznej prawdzie, tak, rozświetlać. To się teraz dzieje na zewnątrz, bo matryca Ziemi tak robi, bo ewoluuje Ziemia sama. No. I coraz bardziej śrubkę podkręcają, także widzicie, dlatego mamy te takie zdarzenia na świecie, tak? Ci, którzy już doszli, coraz większe absurdy jakby się pojawiają i ci, którzy, wiecie, podążają tymi absurdami i do pewnego, każdy ma jakąś swoją skalę, w co jest w stanie uwierzyć, co jest w stanie zaakceptować. No i powoli, powoli się ci ludzie wykruszają, czyli tak, albo jest w stanie zaakceptować i oddziela się od tego systemu i zaczyna żyć swoim życiem, zaczyna odzyskiwać swoją moc, albo jest walka, czyli to, co mówisz, tak, raki i te wszystkie choroby, no a ci, którzy jeszcze dalej są tacy zapuszczeni bardzo w system, no to dalej idą i dalej doświadczają jeszcze bardziej śrubka podkręcona. Także teraz możemy wszystkiego doświadczyć. No dobrze, Wojtku, dziękuję ślicznie, bardzo ciekawe informacje. Powiem, że dużo zainspirowałeś mnie, dużo rzeczy do uzupełnienia i co? Dziękuję i mam nadzieję na następne spotkanie. No, ja też Ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że miałem możliwość się wypowiedzenia. Cieszę się, że ludzie po prostu chcą tego słuchać, co jest bardzo istotne. Myślę, że to są bardzo ważne informacje, bo w pewnym sensie myślę, że ludzie, którzy odważają się już teraz w tym całym bałaganie mówić o tym otwarcie, są, może nawet nie w pewnym sensie, są pionierami. Mhm. Poziom zagubienia na Ziemi jeszcze jest ogromny. To się będzie zmieniać, ale no trzeba z tą źródłową prawdą wychodzić do świata, tak? Trzeba mówić jak jest, po prostu, wprost. Nie patrzeć na to, że ktoś nas ocenia, nie patrzeć na to, że ktoś ma inne zdanie, robić swoje, odważnie. Mhm. No, także dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję wszystkim za spotkanie i do następnego. Powodzenia. No, pa, pa.